Paweł, bardzo udany pierwszy dzień rywalizacji dla Ciebie. Już w porannych eliminacjach na 50 metrów stylem motylkowym ustanowiłeś nowy rekord życiowy. Powtórzyłeś ten wynik w półfinale i jutro zobaczymy Cię w finałowej rywalizacji. Z jakimi oczekiwaniami będziesz jutro startował? No, na pewno chciałbym poprawić jeszcze ten wynik. Już nie chcę ponąć trzeci raz takiego samego czasu. 50 jest takie, że wszyscy są bardzo blisko siebie, także już nieraz pływałem z pierwszego toru i się przesuwałem do góry, także mam nadzieję, że uda się uplasować trochę wyżej niż w półfinale i poprawić czas. A jak oceniasz poziom rywalizacji akurat w tej konkurencji? Czy znasz dobrze swoich rywali, z którymi przyjdzie Ci się jutro zmierzyć? No, szczerze powiem, że nie przyglądałem się za bardzo listom startowym, ale po czasach, no to tak można się spodziewać takiego poziomu. No, nie jest to poziom mistrzostw świata, ale też jest całkiem dobry, dosyć wyrównany i... To był dla Ciebie bardzo pracowity dzień, bo oprócz startów indywidualnych, dwa wyścigi w sztafetach, najpierw eliminacje, później finał, w którym zajęliście wysokie 6. miejsce, poprawiliście rezultat z porannych eliminacji. Jak oceniasz ten występ i czy jesteście zadowoleni z tego 6. miejsca? No, myślę, że jako cała grupa, cała reprezentacja, ta sztafeta całkiem nieźle wypadła. No, wynik z rana poprawiony o ponad sekundę, także jest z czego być zadowolonym.